bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem. W Brzuchowicach obchodzono 25-lecie posługi Katolickiego Towarzystwa Apostolskiego w archidiecezji lwowskiej. W dniach 20-22 maja w Brzuchowicach odbyło się doroczne braterskie spotkanie ojców pallotynów z ojcem prowincjałem Waldemarem Pawlikiem, sekretarzem misji i przewodniczącym delegatury Matki Boskiej Fatimskiej. 21 maja do spotkania z okazji 25-lecia posługi palotyńskiej w archidiecezji lwowskiej dołączył metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Na spotkaniu obecni byli ojcowie palotyni z Kijowa, Żytomierza, Odesy, Dowbysza, Bielohirja i Brzuchowic. W swoim kazaniu metropolita lwowski przypomniał, jak wiele doświadczeń przeżyła za ten czas wspólnota duszpasterstwa palotyńskiego. Między innymi wspomniał o pożarze, który zniszczył nowo wybudowaną świątynię parafialną kilka lat temu. Ksiądz prowincjał Waldemar Pawlik, dziękując arcybiskupowi za dar obecności, dziękował też za dar wspólnej modlitwy i błogosławieństwo dla pallotynów do podjęcia pracy duszpasterskiej na terenach archidiecezji lwowskiej. Święty Wincenty Pallotti mawiał: szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go w każdym czasie, a znajdziesz Go zawsze. Nie wiem, czy te słowa przed 25 laty spowodowały, że księża Pallotyni odpowiedzieli na wezwanie archidiecezji lwowskiej i przybyli do Brzuchowic, aby rozpocząć duszpasterską posługę. Ale wiem, że gdy dzisiaj je przywołuję, to stanowią one dobrą charakterystykę tej decyzji i czasu, za jaki składamy dziękczynienie. Kiedy leżał w łóżku, bardzo obłożnie chory, miał świadomość odchodzenia. Przy jego łóżku klęczało kilku najwierniejszych jego towarzyszy, którzy do niego dołączyli. Bardzo przeżywali to rozstanie ze swoim mistrzem, tak traktowali, i ojcem, tak traktowali świętego Wincentego Pallottiego. I Pallotti, widząc to przerażenie w ich oczach, powiedział takie prorocze słowa: nie martwcie się, stowarzyszenie będzie się dalej rozwijało. I mówił do nich: mówię to nie dlatego, że tylko wierzę, ale jestem wręcz pewien. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony.